beton w najwyższej formie. Jędrzej Maćkowiak, tuż po wygranym debiucie na KSW 31. Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa. I czy to jest to doświadczenie, którego się spodziewałeś? To znaczy, spodziewałem się tego, miało być bez tego knockdownu, wyszło inaczej, no wiadomo, taka jest walka, półtora roku nie walczyłem, troszeczkę czułem się na początku zardzewiały, także no przyjąłem tą bombę i obudziłem się, wiedziałem co mam robić, wiedziałem po co tu jestem i no i wyszło jak wyszło. Mhm. A ja tak sobie też powtarzałem właśnie, duża szczęka, duży cel tak naprawdę. No tak, no co zrobić. To jest minus. No taka natura, co zrobić. Reklamacja do rodziców. Ale czy to oznacza, że Marcin Głaś mocno bije, czy po prostu trafił w idealny punkt, czy jeszcze coś innego? Wydaje mi się, że trafił idealnie w punkt. Wiesz co, no bo tak jak ci mówię, no podpaliłem się, nie? Także miało to inaczej wyglądać. No za długa przerwa między tymi startami, musiałem wejść w tą walkę. Też myślałem, że będzie miał inny plan, że będzie chodził bardziej na dystans. Wbił się we mnie, zaskoczyło mnie to i no niepotrzebnie wszedłem w tą wymianę i no był ten knockdown, ale skończyło się po mojej myśli. Czy kilkanaście kilogramów przewagi zrobiło swoje? Bo no Marcin, tak mojej opinii, po prostu jak już byłeś na nim, no to już nie był w stanie nic zrobić. No wiesz co, no na pewno, no ciężej się wstaje tak z ciężkiego rywala, ale no z drugiej strony miał przewagę w tą stójce, nie? Był szybszy. Czy miał większą wydolność, nie wiem. Ja się czułem bardzo dobrze po tej pierwszej rundzie. Praktycznie no, skończyła się chyba tam 4 sekundy przed końcem, tak? Tak, tak. No, także ja się czułem bardzo dobrze. Zgadzasz się z tym zatrzymaniem? To znaczy... Czy wolałbyś, żeby to jeszcze trochę poszło? To nie, to na pewno nie. Nie, no nie, no tak, no, tego nie było. Zdrowie jest najważniejsze, ale tak. Myślałem, że będzie przerwana trochę wcześniej. Tam był taki moment, że wypluł Marcin dużo krwi. Mhm. I wtedy właśnie się podpaliłem, zacząłem atakować, myślałem, że sędzia przerwie. Słyszałem trenera z narożnika, żeby jednak się trochę uspokoić i zaatakować przed końcem. Zaatakowałem, wyszło jak wyszło i tyle. Ja co prawda byłem daleko teraz, czy ja widziałem, że ty krwawiłeś podczas walki? Ja? Mhm, nie. Marcin, ja nie. Tak, to. No to tak, wiem. Tak, nie, ja nie. No jak widać, nie mam nic oczywiście na twarzy. Także... Właśnie tak szukam i się upewniam. Nie, ja nie krwawiłem. Ale z kolei tak, Marcin miał zabandażowane kolana, ty kostki. To było po prostu to robisz podczas walki, czy to się coś za tym kryje? To znaczy, no przed moim debiutem w KSW, tym pierwszym, który miał być, złamałem kostkę, no i no tak, profilaktycznie po prostu wzmocniłem ją, nie ma tam żadnych nic, co jakoś tam mi utrudniało treningi, czy mi doskwierało, po prostu wzmocniłem profilaktycznie i tyle. A czy Marcin miał jakąś kontuzję? Nie mam pojęcia, nie rozmawiałem z nim na ten temat, także no tak, trzeba by spytać jego, nie? Na pewno miałeś okazję, rozumiem, oglądać galę dalej, jako że byłeś w karcie eliminacyjnej. Które elementy, które walki zrobiły na tobie największe wrażenie? Wiesz co, do walki Karola nie widziałem za dużo, pomagałem mu na szybko w rozgrzewce. Także nie powiem ci teraz na szybko, które walki były jakieś dla mnie interesujące, ciekawe. Na pewno obejrzę galę całą jeszcze raz i wtedy możemy porozmawiać. A chociaż Pudziana czy widziałeś, to było zjawisko. Znaczy ciężko było zauważyć. Z Mariuszem było tak, że po prostu oglądaliśmy stream, ja oglądałem stream w szatni. Legalny oczywiście. Oczywiście, że legalny, tylko że był lekko opóźniony. I w momencie wyjścia na halę myślałem, że oni dalej wychodzą, a okazało się, że jest po walce, nie? Aha. No, także... Ale byłeś pod wrażeniem tego? No oczywiście, że tak. No, około 27 sekund, no to rzadko spotykana sprawa, także no, gratulacje. Także bardzo dziękuję, ale jeżeli jeszcze powiedz, jeżeli po tej walce masz jakieś takie cele dla siebie, coś się takiego zmieniło, coś dostrzegłeś, że na przykład wiesz, o to teraz ten albo chcę czegoś innego albo... To znaczy ja nigdy nie wybierałem sobie z rywali, nie będę wybierał, kogo dostanę, z tym będę walczył, no i tyle, no trzeba robić swoje, piąć się cały czas do przodu. Uczciwa odpowiedź i dobra walka, gratuluję jeszcze raz. Dzięki bardzo. Dziękuję.